Czy ABW Pana ostrzegałby Pan na takim spotkaniu, w którym była mowa o tym, że wizy są przyznawane Rosjanom po wybuchu wojny? Chciałabym, żebyśmy rozmawiali o konkretach. Chcę wiedzy. Minister Jabłoński przyjął do wiadomości informacje. Ziobro jest człowiekiem ciężko chorym i jego wzywanie przed komisją śledczą jest po prostu takim barbarzyńskim aktem rolniczym. Wiesz, na czym polega jego zły stan zdrowia? Jak się na niego spojrzy, to widać, że jest to człowiek po bardzo ciężkich przejściach. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry już wtedy pozwalał na to, żeby mógł przyjść na nasze przesłuchanie. Już to nie tylko obłudnik, ale też cham. Paweł Jabłoński kolejny raz ucieka przed pytaniem o to, czy brał udział w spotkaniu z agentami ABW, którzy mieli go ostrzegać przed tym, że w MSZ w czasie rządów PiS dochodzi do regularnej korupcji, czyli handlu wizami. Nie tylko przerywa, ale ucieka przed kluczowym pytaniem, przy okazji obrażając dwie dziennikarki Telewizji Polskiej. Także dzisiaj Kaczyński murem za psycholem Zbigniewem Ziobrą. Otwarcie broni potencjalnego przestępcy przed odpowiedzią na pytania przed komisją śledczą. Kuriozalne, bo gdy pytany jest o stan zdrowia Ziobry, twierdzi, że potwierdza to jego wygląd. No a skoro o Ziobrze już mowa, to dziś okazało się, że ten już w pierwszych dniach prac komisji śledczej mógł zeznawać. Dlaczego? Bo pozwalał mu na to stan zdrowia. Wobec tego dzisiaj na koniec programu obalimy kłamstwo i manipulację Ziobry, którą wprowadził na Twitterze wczoraj po wydaniu przez biegłych opinii o jego zdrowiu. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. My startujemy od pospolitego chamstwa, od Pawła Jabłońskiego. Dzisiaj zderzył się z dziennikarką Telewizji Polskiej Justyną Dobrąż-Oracz. Chodziło o bardzo ważne, wręcz kluczowe pytanie w kontekście afery wizowej. Czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegała polityków, również tych, którzy aktywnie działali w strukturach MSZ, jak właśnie Paweł Jabłoński, przed tym, że mogło dochodzić tam do handlu wizami? No oczywiście, że wyszło na jaw, iż dochodziło, a aferka tak zwana przez Kaczyńskiego okazała się gigantyczną aferą, której w wyniku 366 tysięcy osób muzułmanów dostało nielegalne kupione wizy do Polski, nie mówiąc już nawet o Rosjanach, którzy po rozpoczęciu inwazji w Ukrainie dostali tych wiz ponad 1600. Zobaczcie Państwo, zanim sobie omówimy, dlaczego jest to tak istotne pytanie, jak zachowuje się człowiek, który pobiera pieniądze z naszych podatków, z naszych portfeli za to, że jest posłem. No oczywiście jest to poseł PiS-u, a więc kultury osobistej nie ma się po nim co spodziewać, jednak oczekiwalibyśmy tego, że osoby, które po pierwsze były wykopane z prac tej komisji z uwagi na to, że były zaangażowane w haniebny proceder handlu wizami, po prostu odpowiedzą na pytania dotyczące bezpieczeństwa kraju. Tak powinno być. A jak to wygląda? Czy ABW Pana ostrzegałby Pan na takim spotkaniu, w którym była mowa o tym, że wizy są przyznawane Rosjanom po wybuchu wojny i że trzeba by było ten system uściślić? Wie Pani co, było mnóstwo spotkań po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w kontekście bezpieczeństwa państwa. W sprawie wielu z tych spotkań, jeśli Pani pozwoli jednak, skoro zadaje mi Pani pytanie, to ja chętnie się od niego odniosę. To są informacje, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Było masa spotkań pod różnymi klauzulami. Ja bardzo chętnie zobaczyłbym ten raport, natomiast mam wrażenie, że ta informacja medialna, ten przeciek celowo właśnie został do Gazety Wyborczej wypuszczony po to, żeby przykryć klęskę rządu. Wracając do spotkania, są zeznania tam urzędniczki, które mówi, nie, bo panie pośle, bo chciałabym, żebyśmy rozmawiali o konkretach. Nie, panie pośle, minister Jabłoński przyjął do wiadomości informację ABW i sprawa się zakończyła. Ja nie chcę przekazów dnia, ja chcę wiedzy. Minister Jabłoński przyjął do wiadomości informację. Panie pośle, panie ministrze, urzędniczka zeznała, że
pan zlekceważył ostrzeżenia ABW. Co pan ma ten temat? Ja nie znam nazwiska tej urzędniczki. Mają Najwyższa Izba Kontroli te zeznania, więc pytam pana wprost. Czy było takie spotkanie, czy nie? Ale ja pana pytam. Ale pan nie wie, co pan robił? Ja pani odpowiadam. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że rząd sobie z tym czyli było kataklizmem nie radzi i usiłuje to przykryć odgrzewaniem stałych kotletów. I teraz tak, dlaczego pytanie Justyn Dobrosz-Oracz było tak kluczowe, tak ważne? Z dwóch powodów. Ponieważ jeżeli okazałoby się, że faktycznie ABW ostrzegała polityków PiS przed tym, że dochodzi w MSZ do korupcji, no to każdy z nich po kolei ostrzeżony byłby współwinny tego przestępstwa, no bo jest to klasyczny współudział, czyli wiedziałem, posiadłem tą wiedzę i nawet jej nie wykorzystałem, by zareagować. Jeżeli w takim razie ktoś nie reaguje, i tu jest druga część tego pytania, a ma wiedzę o przestępstwie, to nie tylko bierze w nim czynny udział, ale więcej, popełnia przestępstwo zaniechania urzędniczego, nie zgłaszając tej informacji dalej. To również uwiarygadnia naszą hipotezę, że jeżeli wiedzieli, a jak Jabłoński nie chcą tego przyznać, no to wówczas mogli też czerpać profity z tej agenturalnej działalności w strukturach MSZ. I to nie jest bardzo naciągnięta teoria, gdyż gdybyśmy spojrzeli na to, co mówi Wawrzyk i Rau na temat słynnego Kobosa, to nagle okaże się, że ich zdaniem niczego nie było złego w tym, że Kobos handlował wizami w MSZ, ale po prostu nie miał umowy o pracę, więc jakby możemy o tym temacie zapomnieć. No w taki sam analogiczny sposób może pomyśleć każdy inny, jak na przykład Jabłoński, znany z hejtu i atakowania na Twitterze demokratów, zwykłych ludzi, uwłaczania ich godności tylko w imię politycznego zysku, więc warto się nad tym pochylić. Ja mam nadzieję, że obecne ABW już z nowym dowódcą, z nowym szefem zajmie się tego typu ludźmi, którzy powinni nie chcieć odpowiedzieć na tego typu pytania, a ich psim obowiązkiem jest to, by po prostu poinformować społeczeństwo, najlepiej prokuraturę, o tym, czy taką wiedzę posiadali. Co państwo sądzicie na temat zachowania Jabłońskiego? Domyślam się, ale i tak zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj. O matko, wraca temat Zbigniewa Ziobro. Na wstępie zaznaczę i apeluję do państwa, naprawdę zero skrupułów, zero wyrozumiałości dla tego drania mającego krew na rękach. Nie może być tak, że jakaś kanalia suwerennej Polski będzie dyktowała polskim organom ścigania to, kiedy ma być przesłuchana. Okazuje się, że nagle nasz Chorowitek miał cudownie ozdrowieć. Ja pójdę o krok dalej i zapytam, czy w ogóle jego stan zdrowia był na tyle poważny, że był argument, by się z nim patyczkować. Nie można z tym bandziorem w ogóle się certolić. O co chodzi? Chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, który broni Zbigniewa Ziobro. No być może dlatego, że zdaje sobie sprawę, co w szafce Zbyszka można znaleźć na tego czy innego działacza PiSu. Jednak robi to w tak nieudolny sposób, że aż kłuje to w oczy. No, Kaczyński znów zdegustowany faktem, że musi przemieszczać się po korytarzach sejmowych jak normalny poseł, a nie jak panicz czy inny baron tej czy innej partii. Musi odpowiadać na pytania dziennikarzy. No te naturalnie dotyczą Zbigniewa Ziobro, bo Kaczyński sam się pochwalił, że dwukrotnie zdążył dyskutować z ministrem. To skoro on zdążył, dlaczego nie zdążyła komisja? Skoro Kaczyński może z nim dyskutować, dlaczego nie mogą śledczy? No, Jarek ma na to proste wytłumaczenie, gdyż stan zdrowia Ziobry wskazuje na to, że jest zły i uwaga, wskazuje go wygląd. To chciałem zagrać tę wypowiedź. Mam nadzieję, że mi się nie udało, bo Jarosław jest tym znacznie lepszy. Proszę zobaczyć. Ziobro jest człowiekiem ciężko chorym i jego wzywanie przed komisją śledczą jest po prostu takim barbarzyńskim aktem. Ale nie wynika to z opinii, którą dostała komisja. Z tej opinii wynika, że może zeznawać. Proszę państwa, ja nie wiem, jaka była ta opinia. Ja miałem okazję ostatnio dwukrotnie z nim rozmawiać i nie wydaje mi się, żeby to był w tej chwili człowiek, który jest w stanie przejść przez coś takiego jak przesłuchanie i no mamy do czynienia z taką barbaryzacją, ale to już jest zjawisko od dłuższego czasu, no to po prostu jest, że tak powiem, związane z
kulturowym przygotowaniem do władzy tej grupy, która dzisiaj rządzi. No, to jest po prostu... A w jakim on jest stanie, jeżeli nam pan może coś przybliżyć? No bo nie mamy okazji z nim rozmawiać. Na czym polega jego zły stan zdrowia? Na tym, że jest po pierwsze, no to wiadomo, operacji, którą przebył, bardzo ciężko chory i każdy też może wiedzieć, dowiedzieć się, jaka to jest choroba. A jak się to objawia tak praktycznie? No objawia się w tym, że jak się na niego spojrzy, to widać, że jest to człowiek po bardzo ciężkich przejściach i nawet jeżeli troszkę się to poprawia, to bardzo daleko do tego, żeby można było go traktować jako człowieka zdrowego. I zauważcie państwo, jak oni siebie nawzajem kryją, jak tu ręka myje rękę. Najmniej ważny dla nich jest interes państwa. Najmniej ważne jest to, by wyszło na jaw, kto wydał 20 ponad milionów złotych na narzędzie totalnej inwigilacji. Ich to nie obchodzi. Interesują tylko ich te partyjne, własne, prymitywne szabelki, to by nie pójść siedzieć za te wszystkie przestępstwa, za udział w mafii zorganizowanej PiS-u. Dodam też do państwa, a to może na koniec, bo chciałem państwu jeszcze powiedzieć, że biegli, którzy ocenili stan zdrowia Ziobry, stwierdzili, że on już w marcu, gdy komisja zaczęła swoje działania i przesłuchania, mógł być przesłuchany. Nie z powodu zemsty, a z powodu tego, że pozwala mu na to stan zdrowia. Proszę posłuchać. Mnie o tyle zaskoczyła, że okazuje się, że w momencie, kiedy my zaczynaliśmy pracę komisji, kiedy zaczynaliśmy pierwsze posiedzenia, to tak naprawdę stan zdrowia Zbigniewa Ziobry już wtedy pozwalał na to, żeby mógł przyjść na nasze przesłuchanie. Także. No dobrze, teraz ktoś nam powie, jakiś hejter przyjdzie na nasz kanał i powie, ale proszę pana, bo Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie był u żadnego lekarza, a on oczywiście powinien być przebadany. No nieprawda. Dlatego, że polskie prawo mówi wprost, iż prokuratura i organ śledczy, jakim jest niewątpliwie komisja śledcza, bo ta ma uprawnienia prokuratorskie, może prosić lekarza, biegłego sądowego, to by na podstawie dokumentów, które sam dostarczył komisji, wydał takie orzeczenie, wydał taką opinię. I tak było w tym przypadku. Jednak no oczywiście ziobryści mają ludzi za idiotów, chcą nimi manipulować, wiedzą, że ta gawieć, ten motłoch zgromadzony na Twitterze, na ich kontach społecznościowych raczej nie grzeszy rozumem, a więc po prostu wierzą w to i to się im udaje w tej garstce gawiedzi tego spędu pisowsko-suchpolowskiego zgromadzonego na ich kontach mediach społecznościowych, wyjaśnić im, wyperswadować, że tak, oczywiście nie był przebadany, ponieważ tak, Zbyszku, zmieniłeś prawo. Ponieważ zero litości dla ciebie może doprowadzić do 100% zadośćuczynienia społeczeństwu za twoje przewinienia. Nie jesteś normalnym człowiekiem. Jeżeli mówimy o chorobie Ziobry w kontekście jakiejś fizycznej dolegliwości, ja również pochyliłbym się, ale nad jego psychiką. A państwo, choć oczywiście zachęcam do dyskusji w komentarzach, tych nigdy za mało. Zapraszam także dzisiaj na godzinę 16.30. Kolejny program Mariusza Gzyla, z kolei o 21.25. Program Otwarta Antena, gdzie mogą państwo dzwonić do nas na żywo, no i mówić o to, co wam leży na sercu. Wszystko oczywiście na naszym kanale w formie live. Za dzisiaj dziękuję. Zachęcam także oczywiście do tego, by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Dzięki państwa subskrypcjom my nadal go rozwijamy. Trochę na koniec prywaty. Zachęcam również do podpisania mojej petycji i mojego adwokata do ministra Adama Bodnara w sprawie kasacji nadzwyczajnej, jaką właśnie Zbigniew Zero Weł Ziobro złożył w ramach politycznego odwetu, politycznej zemsty, politycznej chucpy, takiego zadośćuczynienia za nasz kanał, za trudne pytania na konferencjach, jakie mu stawiałem przez wiele, wiele lat. Dla państwa to jeden podpis, dla mnie spokój mój i najbliższych. Za wszystkie już prawie 4000 dziękuję. Oczywiście proszę o więcej. Zachęcam także do czytania magazynu checkpress.pl, gdzie codziennie piszemy dla państwa to, co najważniejsze w polityce, w Polsce i na świecie. Dobrego i spokojnego dnia. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.